Mam tu przed sobą dwa tomiki moich wierszy. Sum ergo cogito, to jest odwrócenie kartezjańskiej formuły ergo cogito sum, no, które wyraża po prostu moje niepokoje, ponieważ zawsze mi się wydawało, że najpierw musimy istnieć, a potem myśleć. Jest to takie odwrócenie formuły. Drugi to jest Aras Saromedy, który jakby jest dopełnieniem tego tomiku. Jak to się stało, że w tej chwili właśnie mam szansę tutaj przedstawić ten bardzo skromny dorobek, bo jestem fizykiem, a więc to nie jest ten mój główny nurt, ale miałem znakomitą w szkole nauczycielkę łaciny, stara gwardia ze Lwowa, i zadania do domu to było tłumaczenie Horacego albo Wergiliusza. Trzeba było przetłumaczyć i to rymem. No to nie było proste zadanie. Jest z tym dużo kłopotu. No i to jakoś chyba otworzyło we mnie to okienko poezji. Zacząłem pisać, ale tak sobie. A zdecydowałem się dopiero w 1976 roku wysłać swoje wiersze do tygodnika, do poezji, i debiutowałem w tygodniku powszechnym w 1976 roku. Ale to wszystko było takie, no, ta pani poezja, no, tak mnie uwodziła. Nie byłem zdecydowany, co zrobić, czy da się uwieść na zawsze, czy nie. I ważnym momentem było spotkanie z Zbigniewem Herbertem, który miał wykłady z poezji w Gdańsku. Wspaniałe wykłady, to był koncert mistrza. I dałem mu po prostu tak do czytania, ocenił, co on sądzi o moich wierszach. No i na drugi dzień nie przyszedłem, jakoś tak trochę może się wstydziłem, ale Herbert mówi: gdzie jest ten pan, co tam dał mi te wiersze? No nie ma go, a to następnym razem. No i następnego dnia przyszedłem, no i Herbert podszedł do mnie, mówi: panie Horodecki, mówię, pan co, no, podobają mi się te pańskie wiersze, te aniołki kamikaze, no. Są dobre wiersze, ale wie pan co pan robi takiego? Mówi: jestem fizykiem. O, to ciekawe, mówi. A jak status rodziny? No, jestem żonaty, o to gorzej, dwójkę dzieci. O, proszę pana, to całkiem nieźle, ale i źle, wie pan, bo poezja to jest taka pani, która żąda jednak ofiary, i to jest krzyż. To jeżeli pan pójdzie w tym kierunku, to już nie będzie odwrotu. No, ale uważam, że nie zależy wszystkiego, powinien pan pisać. To było dla mnie jakimś znakiem, że mam zostać jednak na tej ścieżce poznania, ścieżce naukowej, ścieżce enigmy, natury, zagadki. Ale pisałem i w końcu tak się złożyło, że ten dorobek zaprezentowałem przyjacielowi, takiemu obieżoświatowi, który też kończył Wydział Ścisły Nauk, który wrócił po 30 latach do Polski, i mówi: o, słuchaj, ja mam rzeźby, te wiersze mi się podobają, a to chyba Jerzy warto wydać. I tak mnie zachęcił. No i właśnie ukazał się pierwszy tom, ale to było pierwsze wydanie Sum Ergo Cogito, tylko po polsku. I ten tomik otwiera wiersz Still Life, Martwa Natura, Still Life. Drugie wydanie już było, ukazało się w tłumaczeniu Brytyjki, która w Polsce wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, Jean Ward z Oxfordu, która przetłumaczyła na polski. Drugie wydanie już jest dwujęzyczne. Chciałbym tylko o jednym wierszu powiedzieć, Martwa Natura. Ten wiersz był czytany przez profesora Di Vincenzo, tego, który dał podstawy dla takie aksjomaty dla komputerów kwantowych. Czytał to w Nowym Jorku, to było na 60-lecie profesora Charlesa Bennetta, współtwórcy, jednego z głównych twórców kwantowej informatyki, odkrywcy teleportacji. No i on chodził tak z tym tomikiem i uczył się po angielsku. Ja mówiłem tylko: David, tylko mówię: muzyka, muzyka, wiesz, jest ważne, bo tam są rytmy. No i powiedział ten wiersz właśnie na koniec, Still Life, na zamknięcie tej konferencji. Myślę, że mógłbym zakończyć powiedzeniem tego wiersza z pamięci. Gdyby państwo wytrzymali, to ja powiem
ponieważ wydaje mi się, że on odzwierciedla to, tę tęsknotę za jednością, to integrum humanum, że to nie jest tak, że w nas są przegródki nieszczelne, odwrotnie. W nas jest i poezja, i matematyka, i fizyka, i przyroda, i inne wszystkie nauki, wszystkie tęsknoty poznawcze. I właśnie martwa natura tutaj akcentuje związek między naukami przyrodniczymi, a sztuką malarstwem. Still life, martwa natura. Należy pozbierać, posklejać mozolnie okruchy z płaskich podłóg świata, a będzie dzban, serweta, jabłko na stole światłem przyprószone. Materii pierwszej nikł okrzyk przywała śmiały sen Sezana, ze stołu gałąź wprost wyrasta, rumieńców nabrał tłusty dzban. Odbity w szybie przyjął tęczę, zapuszcza korzeń, twardą deskę, skoro czerpie suki wyobraźnia, gotowa z gliny stworzyć raj, lecz nie chce zdradzić mechanizmu, o którym śpiewa wnętrza płomień. Kto zgadnie duszę rezonansów, co łączą małe kule w łańcuch, wariacje figur, grafów, spinów, gdzie zbyt zawiłe topologie ukażą elektronom drogę, gdy wiążą w całość przedmiot, formę i prądy zamkną dziwne w krwiobieg, aby ruszyło życie torem, po którym biegnie szybka myśl. Z prochu powstałaś i w proch się obrócisz, wieżo Babel, wielomówna wieżo, dokąd idą niezliczone potopy, dokąd idą niebieskie wody, czyj krzyk, jaka fala dotrze do źródła, w którym ukryta osobliwość, dzwon w dzwonie, tajemnica tajemnic. Błogosławiony niech będzie chaos, albowiem z niego wyłoni się forma. Niech będzie błogosławione światło, albowiem ono oddzieli nas od ciemności.